Rozdział 14 Zażegnane niebezpieczeństwo. Pewnego wieczora Ania, wracając do domu, spotkała panią Lindę, która jak zwykle dźwigała na swych barkach cały wór kłopotów, tyczących się spraw kościoła i gminy. Właśnie wracam od Kotonów. Chciałam by Alicja przyszła na parę dni pomóc mi w gospodarstwie. Opowiadała. Była u mnie w zeszłym tygodniu, bo chociaż powolna z niej pomocnica, ale lepsza niż żadna. Niestety nie przyjdzie, jest chora. Mąż jej także kaszle i stęka. Umiera od lat dziesięciu i zapewne jeszcze drugie dziesięć będzie umierał. Jest to strasznie niezaradna i biedna rodzina, i Bóg jeden wie, co się z nią stanie. Pani Lindę westchnęła, jak gdyby wątpiła, czy Bóg zna rozmiary tej nędzy. Maryla we wtorek była u okulisty, prawda? Cóż powiedział? Pytała dalej. Był bardzo zadowolony, odrzekła Ania z radością. Twierdzi, że nastąpiła znaczna poprawa i niebezpieczeństwo utraty wzroku minęło. Nie będzie tylko mogła dużo czytać i haftować. A jakże z pani przygotowaniami do bazaru dobroczynnego? Ewonlejskie Koło Pomocy organizowało jarmark i kolację, a pani Linde była duszą tego przedsięwzięcia. Świetnie, dobrze, żeś mi przypomniała. Pani Alan poradziła by urządzić namiot w stylu staroświeckiej kuchni i wydać kolację złożoną z pasztetu, pieroga, fasoli i tym podobnych potraw. Zbieramy więc na wszystkie strony staroświeckie meble i wszelką staroświecczyznę. Pani Fletcher pożyczyła nam kilimy swojej matki, pani Butler kilka starych foteli, a ciotka Maria swój kredens z oszklonymi drzwiami. Sądzę, że Maryla użyczy mosiężnych lichtarzy. Staramy się też wyławiać, skąd się da staroświecką porcelanę. Pani Alan specjalnie zależy na zdobyciu granatowego chińskiego półmiska, ale zdaje się, że nigdzie go nie ma. Może wiesz, u kogo z naszych znajomych można by go znaleźć? Widziałam taki u panny Józefiny Bary. Napiszę do niej z prośbą o pożyczenie go nam na tę uroczystość. Będę ci bardzo wdzięczna. Myślę, że kolacja odbędzie się za dwa tygodnie. Wuj Andrews przepowiada na ten czas deszcz i burzę, a to, jak wiesz, jest rękojmią pięknej pogody. Przysłowie, nikt nie jest prorokiem we własnym kraju, doskonale dawało się zastosować do wuja Andrewsa. Był on przedmiotem niemiłosiernych drwin, gdyż jego przepowiednie co do pogody nie sprawdzały się prawie nigdy. Pan Wright... Uważany za miejscowego dowcipnisia, twierdził, że obywatele Ewon Lee nie mają potrzeby szukać wskazówek meteorologicznych w gazetach, wystarczy zapytać o nie wuja Andrewsa i oczekiwać wprost przeciwnej pogody. Niezrażony tym bynajmniej wuj trwał przy swych proroctwach. Ania, wróciwszy do domu, wydobyła z kieszeni list adresowany do Maryli. To zapewne list od wuja naszych bliźniąt rzekła zaniepokojona. Ciekawam też, co on pisze. Najprostsza rzecz, otworzyć list i przeczytać, odpowiedziała Maryla trochę szorstko. Ktoś bardziej spostrzegawczy mógłby zauważyć, że i ona była niespokojna, lecz wolałaby umrzeć, niż się z tym zdradzić. Ania rozdarła kopertę i przebiegła wzrokiem nieczytelne i nieortograficzne pismo. Donosi nam, że nie może zabrać dzieci na wiosnę. Chorował prawie całą zimę, i ślub jego został odłożony. Pyta, czy zechcemy zatrzymać je do jesieni, a wtedy postarałby się przyjechać po nie. Zatrzymamy je, prawda, Marylo? Nie widzę innego wyjścia, odpowiedziała Maryla trochę ponuro, chociaż w duszy czuła tajemną ulgę. Bądź co, bądź nie mamy z nimi tyle kłopotu, co dawniej a może przywykłyśmy już do nich. W Tadziu zaszła duża zmiana. – Jego zachowanie jest bez wątpienia znacznie lepsze – rzekła Ania oględnie, jakby nie chcąc wyrazić swego zdania o charakterze malca. Powróciwszy bowiem ze szkoły poprzedniego dnia, Ania nie została w domu Maryli, która była na posiedzeniu koła pomocy. Tola spała na fotelu w kuchni, Tadzio zaś w spiżarce – Zapomniawszy o Bożym świecie, wyjadał z wielkiego słoja sławne śliwkowe konfitury Maryli, gościowe konfitury, według jego określenia. Nie wolno było mu ich tknąć, to też miał minę prawdziwego winowajcy, gdy Ania niespodziewanie stanęła w progu. Tadziu, czy nie wiesz, że brzydko postępujesz? Zabroniłam ci przecież dotykać czegokolwiek w spiżarce. – Owszem, wiem. Przyznał Tadzio niechętnie, ale konfitura jest strasznie pyszna, Aniu. Zajrzałem tylko do słoika, a że wyglądała tak smacznie, chciałem troszkę spróbować. Z początku wsadziłem tylko palec, Ania wydała okrzyk zgrozy, i oblizałem go do czysta, ale konfitura była jeszcze bardziej dobra, niż myślałem, więc złapałem łyżeczkę i na całego. Ania palnęła takie kazanie na temat kradzieży konfitur, że Tadio uczuł wyrzuty sumienia i wśród powodzi łez i pocałunków przyrzekł poprawę. Na szczęście w niebie będzie dość konfitur, rzekł, dodając sobie otuchy. Ania stłumiła śmiech. Być może, rzekła, jeśli będzie nam to potrzebne, ale skąd ci to przyszło do głowy? Uczyłem się w katechizmie odparł tadzio. O nie, nie ma nic podobnego w katechizmie, tadziu. A ja mówię, że jest, upierał się tadzio. Właśnie w niedzielę uczyła mnie Maryla, dlaczego powinniśmy kochać Boga, bo stwarza konfitury, strzeże nas i odkupuje. Muszę pójść napić się wody, rzekła Ania pośpiesznie. Powróciwszy, zużyła dużo czasu i trudu na wytłumaczenie Tadziowi, że Pan Bóg nie ma czasu zajmować się konfiturami. Tak myślałem sobie, że to byłoby za dobrze, westchnął Tadzio z rozczarowaniem. Zresztą kiedy Pan Bóg miałby czas na robienie konfitur, jeżeli w niebie jest jedno wielkie święto? Właściwie nie wiem, czy chciałbym iść do nieba. A czy niedziele są tam także? Niedzielę i różne inne cudowne dni, tadziu. Każdy dzień jest jeszcze piękniejszy niż był poprzedni, zapewniała Ania zadowolona, że nie ma w pobliżu Maryli, którą by podobne wyjaśnienia raziły. Maryla nie pozwalała bowiem na żadne fantastyczne przeróbki tekstu Biblii. Co niedziela tadzio i Tola uczyli się psalmu oraz jednego pytania z katechizmu i dwóch wersetów z Biblii. Tola uczyła się potulnie. I recytowała jak nakręcona maszynka, nie okazując wielkiego zainteresowania ani zrozumienia. Natomiast ciekawość Tadzia była pobudzona i często zadawał pytania, które kazały Maryli drżeć o jego duszę. Stefek Sloan powiada, że w niebie nic się nie robi, tylko spaceruje w białych sukniach i gra na harfie. On chce tam pójść dopiero, gdy będzie stary, bo może wtedy będzie mu się tam lepiej podobało. Mówi, że chodzić w sukni to okropna rzecz. I ja też tak myślę. Dlaczego mężczyźni, aniołowie, nie mogą nosić spodni? Stewka to bardzo obchodzi, bo zrobią z niego pastora. Babka zostawiła dla niego pieniądze, ale dadzą mu je tylko wtedy, gdy będzie pastorem. Bo babka koniecznie chciała mieć taką godną osobę w rodzinie. Stewkowi jest prawie wszystko jedno, ale wolałby zostać kowalem. Już on się dosyć nadokazuje, zanim zacznie być pastorem, bo potem to nic z zabawy. Ja tam ani myślę być pastorem. Chcę być kupcem, jak pan Blair, i mieć całe skrzynki karmelków i bananów. Do takiego nieba, jak twoje, Aniu, to bym jeszcze poszedł, ale żeby mi pozwolili grać na harmonice, zamiast na harfie. Jak myślisz, pozwolą? Myślę, że pozwolą, jeśli będziesz tego pragnął. Była to cała odpowiedź, na którą Ania mogła się zdobyć, nie wypuchając śmiechem. Tego wieczora posiedzenie KMA odbywało się u Janki Andrius. Z powodu ważnych spraw na porządku dziennym, wymagana była obecność wszystkich członków. KMA dokonało już cudów, działalność jego znajdowała się w pełnym rozkwicie. Major Spencer dotrzymał obietnicy i wczesną wiosną wykarczował, okopał i obsiał pas należącej do niego ziemi przy drodze. Kilkunastu obywateli, jedni, aby się nie pozwolić prześcignąć Spencerowi, inni, pobudzeni do czynu przez miłośników, poszło za jego przykładem. To też wkrótce na miejscu dawnych nędznych zarośli, przytykających do drogi ukazały się aksamitne pasy miękkiej murawy. Domy, przed którymi droga nie została uporządkowana, wyglądały tak zaniedbane, że ich właściciele, zawstydzeni, postanowili już na przyszłą wiosnę zabrać się do ulepszeń. ów trójkąt na rozdrożu, w środku którego Ania urządziła kwietnik z geranium, nienapastowany przez żarłoczne krowy, z daleka przyciągał wzrok przechodniów też miłośnicy uważali, że powodzi im się świetnie, pomimo że pan botler, uprzejmie zagadnięty przez starannie dobraną delegację w sprawie starej rudery na jego gruntach, odpowiedział szorstko, iż nie życzy sobie, by ktokolwiek mieszał się do jego interesów. Na tym nadzwyczajnym posiedzeniu miano napisać podanie do komitetu szkolnego, uprzejmie prosząc o ogrodzenie płotem gruntów szkolnych. Był również projekt przedyskutowania wniosku o zasadzenie drzew przed kościołem, o ile fundusze koła na to pozwolą, gdyż, jak twierdziła Ania, zbieranie nowych składek byłoby bezcelowe, dopóki jaskrawy kolor domu ludowego żywo przypominał nieudolność ich pierwszego wystąpienia. Zebranie odbywało się w bawialni Andriusów. I Janka właśnie wstała, ażeby postawić wniosek o wybranie komisji do zajęcia się sprawą wspomnianych drzew, gdy do pokoju wpadła wystrojona Berta Paj. Miała ona zwyczaj spóźniać się, a żeby wejściem swym wywołać większe wrażenie, mawiali złośliwi. Tym razem wejście jej uczyniło rzeczywiście wrażenie. Z tragiczną miną zatrzymała się na środku pokoju, Wzniosła ręce, przewróciła oczami i zawołała. Usłyszałam właśnie straszną nowinę. Pomyślcie tylko pan Parker wydzierżawia cały swój płot przy drodze stowarzyszeniu aptekarzy do malowania na nim reklam. Po raz pierwszy w życiu Berta zrobiła wrażenie, jakiego pragnęła. Większego nie uczyniłaby nawet bomba rzucona pomiędzy spokojnych miłośników. To nie może być, rzekła niepewnie Ania. Ja to samo powiedziałam, odparła Berta, która się świetnie bawiła tym wszystkim. Powiedziałam, że to niemożliwe. Pan Parker nie będzie miał odwagi uczynić tego. Ale gdy ojciec mój, spotkawszy go dziś, zapytał go o to, ten wstrętny samolub odparł, że to prawda. Jego farma przytyka do drogi z nowych mostów. Jakiż to straszny widok ogłoszenia o pigułkach rycynusowych i plastrach na odciski wzdłuż drogi. Czy pojmujecie? Miłośnicy pojmowali to aż nazbyt dobrze. Nawet ci spośród nich, którzy byli obdarzeni najmniej bujną wyobraźnią, zdawali sobie w pełni sprawę z brzydoty i niewłaściwości tego rodzaju reklam rozlepionych na półmilowym parkanie. Wszelkie myśli o kościele i gruntach rozwiały się wobec niebezpieczeństwa. Zapomniano o zasadach parlamentarnej dysputy. Zrozpaczona Ania zaniechała prowadzenia protokołu. Wszyscy mówili jednocześnie. Zapanował straszny zgiełk. Ach, uspokójmy się, błagała Ania najbardziej podniecona ze wszystkich. Postarajmy się zażegnać niebezpieczeństwo. Ciekawa jestem, jak. Rzekła Janka z goryczą. Znasz przecież Parkera. Ten człowiek zrobi wszystko dla pieniędzy. Nie posiada iskierki, uczuć obywatelskich ani odrobiny poczucia piękna. Perspektywa była niewesoła. Józef Parker i jego siostra nie mieli krewnych w Ewon i nie było więc mowy o wpływach przez stosunki rodzinne. Marta Parker, niewiasta w podeszłym wieku, ostro krytykowała młodzież w ogóle. A miłośników w szczególności. Józef Parker był jowialnym jegomościem o tak gładkich manierach, że należało się dziwić, dlaczego posiada niewielu przyjaciół. Brak jego popularności tłumaczył się może tym, że zbyt często szczęściło mu się w interesach. Uchodził za człowieka w gruncie rzeczy twardego, który nie dba o żadne zasady. Czy nikt nie ma na niego wpływu? spytała Ania z rozpaczą. Odwiedza czasem Louise Spencer w białych piaskach, podał Karolek Sloan. Zwróćmy się do niej o pośrednictwo. Nic z tego, zawyrokował Gilbert. Znam dobrze Louise Spencer. Ona nie wierzy w żadne wiejskie koła miłośników, wierzy tylko w dolary i centy, gotowa jeszcze pochwalić jego zamiary. Jedyna rada wybrać delegację, która się uda do niego z protestem, namawiała Julia Bell. Trzeba posłać dziewczęta, bo dla chłopców będzie niegrzeczny. Ale ja nie pójdę. Mnie proszę nie wybierać. Niech idzie Ania sama jedna, wtrącił Oliver Sloane. Jeśli ktokolwiek potrafi przekonać Parkera, to tylko ona. Ania zaprotestowała. Chętnie pójdzie i będzie miała przemowę, ale musi jej ktoś towarzyszyć jako duchowa podpora. Wobec tego Diana i Janka zostały pasowane na duchowe podpory i zebrani rozeszli się, brzęcząc jak pszczoły wylatujące z ula. Ania była tak zgnębiona, że nie mogła zasnąć do rana, a gdy wreszcie sen ją zmorzył, śniła, że komitet kazał otoczyć szkołę płotem, na którym widniał napis: Używajcie niezawodnego środka purgenu. Nazajutrz rano delegacja udała się do pana Parkera. Ania ze swadą zbijała jego nikczemny projekt, Janka zaś i Diana dzielnie podtrzymywały ją duchowo. Parker był słodki i uprzejmy powiedział parę komplementów o wdzięcznych kwiatach wiosennych, bardzo żałował, że musi odmówić tak czarującym młodym osobom, ale interes interesem. W tych ciężkich czasach nie wolno powodować się sentymentami. Przyrzeknę wam co innego, rzekł z porozumiewawczym mrugnięciem jasnych, okrągłych oczu. Powiem agentowi, żeby używał tylko ładnych, żywych kolorów. Żółtego, czerwonego. Kolor niebieski musi być wyłączony. Zwyciężona delegacja powróciła do domu, używając w myśli wyrażeń nie nadających się do powtórzenia. Uczyniłyśmy wszystko, co było w naszej mocy. Resztę musimy zdać na łaskę opatrzności, powiedziała Janka, nieświadomie naśladując ton i sposób wyrażania się pani Lindę. Czy też pan Alan nie mógłby na niego wpłynąć? Zastanawiała się Diana. Ania potrząsnęła przecząco głową. Nie mamy prawa trudzić pana Alana, szczególnie teraz, gdy jego maleństwo jest chore. Parker wyśliźnie mu się równie zręcznie jak nam. Ostatnio zaczął co prawda bardzo regularnie uczęszczać do kościoła, ale czyni to tylko przez wzgląd na religijność ojca Louise Spencer. Parker jest jedynym mieszkańcem Avonlea, któremu przyszłoby do głowy wynajmowanie płotów. Nawet tacy skąpcy jak pan Butler i Wawrzyniec White nie poniżyliby się do tego stopnia. Zanadto dbają o opinię ogółu. Opinia ogółu potępiła oczywiście Parkera, gdy wiadomość o jego postępowaniu rozniosła się po Avonlea. Ale to nie zmieniło postaci rzeczy. Parker pozostał nieugięty. Miłośnicy zaś starali się pogodzić z myślą, że najładniejsza część drogi do nowych mostów zostanie zeszpecona przez ogłoszenia aptekarskie. Tymczasem na następnym posiedzeniu KMA, Ania, wezwana przez prezesa do zdania sprawy z czynności delegacji, najspokojniej oświadczyła, jakoby pan Parker polecił poinformować koło, iż płotu swego nie wynajmie Stowarzyszeniu Aptekarzy. Janka i Diana nie wierzyły własnym uszom. Zwyczaje parlamentarne surowo przestrzegane w KMA nie pozwoliły im bezzwłocznie zaspokoić ciekawości. Lecz po skończeniu posiedzenia wszyscy otoczyli Anię żądając wyjaśnień. Ania jednak nie powiedziała nic ponadto, że pan Parker, spotkawszy ją poprzedniego wieczora na drodze, oświadczył iż w myśl życzeń KMA Postanowił odstąpić od swego zamiaru. Była to szczera prawda. Lecz kiedy Janka Andrews w drodze powrotnej do domu zwierzyła się Oliverowi Sloan ze swego głębokiego przekonania, że w tajemniczej zmianie decyzji Parkera kryło się coś więcej niż to, co wyznała Ania, mówiła także prawdę. Poprzedniego wieczora Ania odwiedziła babkę Jasia Irvinga. I wracała do domu skróconą drogą, wiodącą z początku przez nisko położone pola nadbrzeżne, następnie przez las Bukowy i małą ścieżynę, która łączyła się z szosą w pobliżu jeziora lśniących wód, nazywanego przez ludzi o niezbyt bujnej wyobraźni, Sadzawką Barych. W tym właśnie miejscu stały przy drodze dwa kabriolety. W jednym siedział Parker, w drugim Korkoran, mieszkaniec nowych mostów, o którym pani Lindę ze znaczącą miną powiedziałaby, iż nigdy nie dowiedziono mu, że postąpił nieuczciwie. Był on agentem Towarzystwa Sprzedaży Narzędzi Rolniczych i wybitną osobistością w sprawach politycznych. Zazwyczaj maczał palce niektórzy mówili, że i całą rękę w każdym politycznym bigosie, który ważono. Ponieważ zaś Kanada znajdowała się w przededniu powszechnych wyborów, Korkoran był od paru tygodni bardzo czynny w werbowaniu stronników dla kandydata swej partii. Właśnie gdy Ania wychodziła na drogę, spod zwieszających się gałęzi bukowych doszły ją słowa Korkorana. – Jeśli będzie pan głosował za Amersburym… – Mam pański weksel na bronę kupioną przez pana na wiosnę – Sądzę, że radby go pan mieć z powrotem, co? No, tak, przeciągał wyrazy Parker. Jeśli pan tak stawia kwestię, zgodzę się chyba. W dzisiejszych ciężkich czasach należy dbać o pieniądze. W tejże chwili obaj spostrzegli Anię i momentalnie przerwali rozmowę. Ania obojętnie skinęła głową. I szła dalej z nieco wyżej niż zazwyczaj wzniesioną brudką, ale Parker zatrzymał ją. – "Możecie cię podwieźć, Aniu? – zapytał żywo. – Nie, dziękuję – odparła Ania uprzejmie, lecz z taką kłującą pogardą w głosie, że nawet niezbyt wrażliwy Parker poczuł się dotknięty. Poczerwieniał i gniewnie ściągnął lejce, ale w następnej chwili już się opamiętał spojrzał niechętnie na anię która oddalała się spokojnie ze wzrokiem utkwionym przed siebie czyżby słyszała niedwuznaczną propozycję korkorana i jego własną aż nazbyt wyraźną odpowiedź przeklęty korkoran że też nie potrafi wyrażać się ostrożniej dobrze go urządził i przeklęte rudowłose nauczycielki które wyskakują z lasów bukowych gdzie nie wiadomo po co się włóczą Parker, który mierzył wszystkich własną miarką, skutkiem tego nieraz się mylił, doszedł do przekonania, że jeśli Ania rozmowę słyszała, to opowiadać będzie o jego sprzedajności na prawo i lewo. Co prawda, Parker, jakeśmy to już widzieli, nie bardzo dbał o opinię ogółu, ale zostać uznanym za sprzedawczyka i dla niego byłoby straszne. A jeśli by ta wiadomość doszła kiedykolwiek uszu starego Spencera, żegnaj na zawsze nadzieję zdobycia Luizy wraz z widokami bogatego dziedzictwa po majętnym farmerze. Już i tak szły słuchy, że Spencer krzywo na nań spogląda. Nie należało ryzykować więcej. Hmm, hmm. Aniu, y chciałem się z Tobą rozmówić w sprawie, o której dyskutowaliśmy ostatnio. Postanowiłem nie wynajmować płotu stowarzyszeniu aptekarzy. Wasze koło zasługuje na poparcie. Ania odtajała odrobinę. Dziękuję panu, rzekła, i, i nie wspominaj nikomu o tej mojej pogawędce z korkoranem. Świat składa się z różnych typów ludzkich, jak mówiono mi nieraz, ale bez niektórych naprawdę by się obeszło. Rozmyślała Ania tegoż wieczora w swoim pokoiku. W żadnym razie nie rozgłosiłabym tej wstrętnej rozmowy, więc sumienie moje jest czyste w tym punkcie. Doprawdy nie wiem, czemu zawdzięczamy taki obrót sprawy. Ja nic nie zrobiłam, a trudno przypuszczać, żeby opatrzność używała za narzędzie do swoich celów takich ludzi jak Parker i Korcoran.